Witam. Dziś jesteśmy z wizytą w domu tymczasowym Fundacji Zwierzochron. Działamy głównie za pośrednictwem domów tymczasowych. Mamy kilka takich domów na Żoliborzu, na Targówku, w kilku innych miejscach Warszawy, gdzie mieszkają psy, którym w większości szukamy domów. Są to psy często uratowane, wyciągnięte z różnych schronisk albo znalezione, porzucone. I takie psy umieszczamy właśnie w zaprzyjaźnionych domach tymczasowych, gdzie uczą się życia w mieście, życia w rodzinie, uczą się tego, że dotyk jest czymś bardzo miłym. Pracujemy z tymi psami, uczymy je prawidłowych relacji z ludźmi i szukamy oczywiście aktywnie nowych domów. Wszystkie domy oczywiście dosyć dokładnie sprawdzamy, stosujemy pełną procedurę adopcyjną. Poza tym Fundacja Zwierzochron również pomaga za pośrednictwem właśnie pana Stefana, u którego gościmy, i jego domu tymczasowego. Pomaga w karmicielką kotów, ponieważ mamy tutaj taki mały magazynek, w którym zbieramy przekazywane dary w postaci karmy dla psów i kotów, i właśnie karmicielki dostają od nas karmę dla kotów i później mogą lokalnie pomagać zwierzakom będącym pod ich opieką. Zwierzochron można wspierać przy okazji codziennych zakupów online przez fanimani.pl.